Oczywiście oprócz występu Orkiestry Górniczej, podczas dzisiejszego wieczoru i popołudnia będzie można usłyszeć największe przeboje Karczmy Górniczej, koncert zespołu Night Lovers, oczywiście gwiazdy zespołu Top One i rodzimy zespół muzyczny Mars. No wiadoma sprawa, że organizatorami lata w mieście to jest miasto Nowa Ruda, Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno-Sportowe, na którego terenie się znajdujemy. Wspomagają nas finansowo Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej SPASES, a w Przygórzu Agencja Ochrony Osób imienia K2, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie, Noworudzkie Usługi Komunalne oraz Zakład Medyczny Elita. Inauguracja wszystkich imprez letnich w mieście Nowa Ruda. Rozpoczynamy tradycyjnie w dzielnicy Słupiec. Piątek, czyli dzień bardzo biesiadny z gwiazdą dzisiejszego wieczoru, czyli z zespołem Top One, przed Top One Night Lovers. Oczywiście nie może zabraknąć takich akcentów jak nasze rodzime, czyli występ Orkiestry Górniczej i największe szlagiery Karczmy Piwnej. Okres lata to, abstrahując od dzielnicy Słupiec, to także oczywiście centrum, czyli Noworuski Rynek, gdzie kolejna edycja Noworuskich Biegunów Kultury, gdzie wystąpią takie gwiazdy jak Czesław Śpiewa, Piotr Machalica, czy też Pan Dyjak. Oczywiście z racji tego, że nawiązujemy do Festiwalu Szkół Artystycznych, nie zabraknie także szkół, które są szkołami artystycznymi, rzecz jasna. W tym roku zagości u nas Akademia Sztuk Pięknych z Częstochowy, Wydział Grafiki oraz Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia. Wszyscy studenci będą wyżywali się, że tak powiem, artystycznie. Niektórzy będą udawali się w plenery, niektórzy będą ozdabiali miejskie murale. Niektórzy będą prowadzili warsztaty z zakresu sztuki i literatury.